Dla mnie najważniejsze jest to, że potrzeba dokształcania się i potrzeba podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji wypływa bezpośrednio od uczestników, od ludzi, którzy patrząc na to, co się wokół nich dzieje, w jakiej przestrzeni zawodowej, czy tej właśnie społecznej funkcjonują, no to mówią sobie sami, słuchajcie, no dobrze by było, aby podnieść swoje kwalifikacje, albo stworzyć komuś warunki, żeby ktoś inny podniósł swoje kwalifikacje w tym zakresie. Więc to jest jak gdyby pierwsza rzecz, która powoduje to, że ten projekt został stworzony i napisany dla ludzi, którzy mogą z tego skorzystać, otrzymać dofinansowanie na podniesienie tych swoich kompetencji i kwalifikacji. I jeżeli popatrzymy na tą różnorodność, jaka się przewija w tych wszystkich naszych szkoleniach, no to tylko się cieszyć, że ludzie są kreatywni w tym, czego się chcą nauczyć, czego chcą się dowiedzieć, jacy chcą być lepsi w tym obszarze, w którym codziennie pracują. W pierwszym naborze wystartowały 33 organizacje pozarządowe, a oczywiście po takim naprawdę bardzo formalnym i proceduralnym sicie dofinansowanie otrzymało 10. To znaczy, że zainteresowanie jest, tylko musimy jeszcze popracować nad tym, aby jak gdyby poprawić swoje aplikowanie, staranie się o te pieniądze. W pierwszej edycji zostało podpisane 10 umów na kwotę ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych, no ale już ta nauka była zdecydowanie skuteczniejsza, no bo w tym drugim naborze 49 podmiotów się starało. Do tego ostatecznego dzisiejszego etapu doszło 25 podmiotów organizacji pozarządowych na kwotę ponad 6 300 000 zł. No więc to nas bardzo cieszy, bo jeżeli zarządza się pieniędzmi, pieniądze są w dyspozycji marszałka, zarządu województwa i ktoś się po nie stara, to znaczy, że jest to skuteczne. Pieniądze w naszym zarządzaniu nie są po to, żeby one były na koncie. One po prostu muszą pójść do ludzi, muszą pójść w obieg gospodarczy, szkoleniowy, edukacyjny. No i to jest chyba największy sukces tego wszystkiego. Nikt jeszcze chyba w ramach Europejskiego Funduszu Obywatelskiego nie wpadł na pomysł, żeby zorganizować kurs pisania wniosków do Europejskiego Funduszu Obywatelskiego. No to przede wszystkim była nasza rola, panie redaktorze, dlatego że oddaliśmy bardzo dużo osób z różnych departamentów i biur do dyspozycji zainteresowanych osób. I tak naprawdę to te webinaria, które były, te konsultacje, te spotkania, każdy zainteresowany miał do dyspozycji zarówno w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego osoby do pomocy, w Departamencie Finansów, w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym, tam gdzie jest ta cała otoczka prawna. Więc tutaj tak naprawdę często ludzie popełniają błędy takie, które już nie są w naszej gestii, że ktoś nie dopatrzył na przykład, że w statucie są zapisane dwie osoby, które się powinny podpisać, podpisuje się jedna osoba, więc w pewnym momencie sami się denerwujemy, my tutaj, urzędnicy, że my się denerwujemy, że nasi szefowie organizacji pozarządowych popełniają takie proste błędy, że czasami na przykład nie dopatrzą uzupełnienia formalnych braków. Mają na to 2 tygodnie. Ktoś wyjechał na urlop, ktoś nie scedował tego obowiązku na kogoś drugiego. 2 tygodnie minęło, termin minął, no przepraszamy. No to jest warunek bezwzględny, że trzeba to uzupełnić. No, oczywiście trzeba analizować błędy, tak jak pan redaktor powiedział, bo to jest dla mnie też to jest pewna sfera rozwoju, tak? Takiego wewnętrznego, ale jesteśmy tutaj zawsze do dyspozycji każdej organizacji, która chciałaby z tego skorzystać. 10 wniosków jest realizowane z obszaru szkolenia zawodowego, czyli dużo kursów związanych z gastronomią, związanych z takim obszarem turystycznym, ale również cieszę się, że są wnioski na uprawnienia dla kierowców, na uprawnienia dla pilarzy, są uprawnienia dla obsługi dronów. 12 projektów jest z obszaru zdrowie i bezpieczeństwo, czyli wracamy do tego najważniejszego, znaczy nie tyle wracamy, ile chcemy dalej robić te szkolenia dla osób, które chcą zdobyć kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. No i trzy szkolenia są z zakresu edukacji, są z zakresu sportu, czyli podnoszenie kwalifikacji w zakresie instruktorów sportu. Cieszę się, że Opolski Związek Piłki Nożnej jest, cieszę się, że jest Opolski Związek Piłki Siatkowej, bo właśnie w pierwszej edycji z takich braków formalnych, nie po naszej stronie, no niestety nie skorzystali. Skorzystał Polski Związek Koszykówki. Ale to są tysiące osób, 810 osób skorzystało w pierwszej edycji z tych szkoleń. Teraz myślimy, że to będzie ponad 2000 osób. Tyle zadeklarowały organizacje oczywiście, ale zawsze może się pojawić jeszcze dodatkowy ten plus, że szkolenia będą tańsze i wtedy po prostu więcej osób skorzysta.